Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek w przygodzie w Gizon. Gra trochę mnie zrobiła w jaju, muszę powiedzieć, bo checkpoint był tam na dole, przy samym wejściu, przed wejściem do tej latarni w sumie. O, tam gdzie to okno widzicie, znaczy drzwi, po prawej na dole, tam została mi postać zaspawnowana. Czyli od tamtego miejsca musiałem nadrobić ten cały element, ale o tyle spoko, bo już wiedzą co, gdzie i jak, no to był szybki szpil. Co tutaj mamy? Poprosiłam o pomoc, ale i tak nic z tego nie wyszło. Drzwi ani drgną. Chyba nigdy się nie dowiem, jak działa ten mechanizm. Czy mają coś wspólnego z zaginionym oceanem? O nie, jest może złotą rączką, ale myślałam, że razem damy radę coś wymyślić. Musiał niestety podnieść kotwicę i iść. Na ran. Aha, to czytaliśmy już, nie? O tej rance. Nie? Tak, chyba to już czytaliśmy. Lecimy dalej. Okej, okay, wbijamy piętro wyżej. No jak ładnie. Mega, mega, no kurczę. O, tu mamy jakieś fajne urządzenie. No zobaczmy, co się wydarzy. Rozdział drugi. Migracja. No to, jak można to skomentować? Zaczyna się magia. I trochę żałuję, że w poprzednim odcinku nie weszliśmy ten jedno piętro wyżej. Kurczę, gdybym wiedział, to byśmy skończyli idealnie jeden odcinek na jeden rozdział. Okej, okay, to tak nie będzie tak ładnie, jak myślałem. Okej, okay, ale w porządku. Zobaczcie to. Wyrosła trawa. I pojawiły się jakieś nowe krzaki. Podejrzewam, że będą nam pomocne w wspinaniu się, ale to za chwilę pewnie się dowiemy. Musimy, aby się złapać. Okej. Okay. No dobrze, to śmigamy po gałązce. Dobrze, przynajmniej masz spodnie ubrane. Bo nie widzę. Czego ty się, chłopie, trzymiesz teraz? Okej. Dosięgniesz? Brawo. Brawo dla ciebie. Co my tutaj mamy? Okej. Ptaszki latają. To jest niemożliwe, nie? Okej. Lecimy.
I brawo. Ła, nawet to nie bolało. Zobaczyć solo oraz niektóre elementy do zebrania. Kolego, nie mogłeś wcześniej? Jaki fajny. Okej. Tutaj chyba nic nie pominęliśmy. Pytanie, jak daleko kolega ma zasięg, nie? Ale to może zaraz sprawdzimy. Chodź, kolego. Okej, jak my teraz ciebie użyjemy, co zrobisz? Chciałem coś podświetlić albo cokolwiek, nie? Tu mamy wejście, zaraz z niego skorzystamy. Tylko póki co chciałem tu jeszcze zobaczyć. A ja wcześniej chciałem tu przejść, nie? To jest przejście. Latarka by się przydała. No cześć, kim wy jesteście? A? A znowu te purchawki. Okej. Oczywiście biegamy tutaj w wiadomym celu, nie? Poszukiwań. No właśnie, a ty mi go podświetlisz? Nie, to jak on działa niby? Się okaże z czasem pewnie. Brawo, drugi kamyczek ogarnięty. Tutaj chyba nic, co? Nic. Zobaczmy, co. Zaraz tu wbijamy. Purchawki. Tutaj też nic. Nic. Okej. Lin poszła na wyżyny, żeby poprosić o powiększenie obszaru wykopalisk. Jak szefowej nie ma? Trochę straciliśmy wiatr w żagle z tym kompaniem. No tak, szefa nie ma, myszy harcują, tak? Nie jest w sumie tak źle, znaczy kota nie ma, myszy harcują. Nie jest w sumie tak źle na podnoszeniu pudeł, skrzynek i beczek i to się nawet znam, ale żeby nosić stare kamienie? Wystarczy lekkie poruszenie, a wszystkim zaczynają się trząść kolana. Ale mniejsza o to, właśnie zaczynałem się przyzwyczajać do pracy z archeologami. Mogą się na coś przydać i właśnie robota się skończyła. Wątpię, że zacznie się ponownie. Nie wiem, jak mielibyśmy to kontynuować. A co u ciebie? Jak tam się sprawy mają w niskim pływie? Didi? Dalej nie chcę iść do szkoły? Najdroższe. Tak się cieszę, że piszesz. Tęsknijmy za tobą bardzo, odpowiada Didi. Uczę ją w domu i powoli kończy mi się wiedza. Pamiętasz nazwy wszystkich regionów w wieży? Nie kojarzę, żebyśmy się tego uczyli. Dałam Di zadanie domowe na temat starego ołtarza, żeby się czymś zajęła. Ma przerysować jego wizerunek. Ostatecznie poszedłem z nią. Chyba wieki minęły, odkąd ostatnio byłem za wioską. Wspomniałem już, jak tam ciemno, ale znasz Di. Jest odważna i nawet lubi poznawać przeszłość. Tak jak ty. A właśnie. Czy twoi archeolodzy odkryli może wreszcie, jak działają pływy? Robią w tym temacie, papież, jakiś czas. Wiesz może, kiedy będziesz mógł wrócić? Okej. Okay. Coś wam pokażę, bo to jest chyba to, co ja myślę. Tu mamy coś takiego jak galerię, nie? Póki co galerię mamy, nie wiem, pustą. Zobaczymy, kiedy cokolwiek się odblokuje. Natomiast listy, no właśnie, bo tego listu mi brakowało. Otóż to. I to jest ten, który był pominięty. U Bianki jest na razie tylko ten jeden. Okej, okay, w porządku, czyli idziemy na razie na czysto. No to by wyglądało. Cześć, tu nie przejdę, co? Nie, a szkoda. Czyli warto było się cofnąć. Teraz idziemy tam, gdzie nas gra prowadzi. Czyli skorzystamy... nie no, te purchawki za każdym razem wywołują uśmiech na twarzy, nie? Dobrze, chodź chłopaczku. I śmigamy tam, gdzie nas gra prowadzi, czyli o właśnie tutaj. Aby się złapać, tylko pytanie, czego ja się mam złapać? Aha, teraz gra pokazała, wywołaj echo. Echo twojego towarzysza wywołuje u pewnych elementów w pobliżu reakcje, które pomogą ci przejść dalej. Dziękuję, mały.
Jesteś nieocenioną pomocą. Dobrze, wbijamy. Czy ja mogę u ciebie echo zrobić? Nie, ty już nie reagujesz, nie? Szkoda. Bo myślałem, że mnie poprowadzisz do jakiegoś sekretu czy coś. Dosięgniesz? Nie. Trzymaj się tu, a złap się kolego drabinki. O, właśnie. Dziękuję. I bardzo ładnie. Zobaczmy, jak ta wieża wygląda. Okej. No dobrze, to wbijamy dalej. Ja tak będę się rozglądał często w różne dziwne miejsca, no właśnie poszukując wszystkiego, nie? Na dobrą sprawę. Dobrze, lecimy. Chłopak musi mieć mocne ręce, nie? Bez podtekstów oczywiście, proszę. Nie chodzi o prawą rękę, nic ten deseń. Okej, okay. Wygląda znośnie, czyli sobie zrobimy tutaj punkt ratujący życie. Świetnie. Tutaj sobie zrobimy jeszcze jeden punkt ratujący życie i kolegę od... wykorzystamy. O, właśnie. No i bardzo ładnie. Odpocznij sobie rękę, bardzo ładnie. Możesz się, chłopie, puścić trochę. Świetnie. Brawo, brawo ty. Tutaj mam nadzieję, żadnego sekretu. No i teraz mnie to tam troszkę delikatnie frapuje. Czy my tam pójdziemy zaraz? Ja bym tam poszedł. Chyba nie mamy innego wyjścia, co mi się wydaje. Bo tu chyba żadnego... O! Zakamarki oświetlone, wbijamy. O! A tu co? Poznamy trochę historii? Czy jak? Kolego, czy mi coś pokażesz? Nic mi nie pokażesz, nie? Niby pokazuj. Aha, tak to działa, okej. No i teraz to ja to rozumiem. To mi się już podoba. A zrób echo. Dostałeś mi achievement aktywny fresk. Nie wiem czemu teraz te achievementy wyskakują na drugim ekranie, ani na tym, ale to już nie jest istotne. Jest zablokowane, zablokowane, zablokowane. Czy jak ja teraz ciebie uruchomię, chłopie, jeszcze raz, to już zniknie mi ten element? Nie, nie. A nie, bo on pokaże gdzieś tam dalej. Dobrze, kolego, lecimy. Mam nadzieję tutaj wszystko, bo to z tym nic się nie robi, nie? Nawet nie parzy, także spoko. Śmigamy. No, my teraz mamy trudniejsze zadanie do wykonania. Wbicie tam do góry. O, właśnie, tak miałem nadzieję, że to jest aktywne. Brawo ty. O, złap się, dziękuję. Normalnie prima sort, jak to mówią. Okej. Dla bezpieczeństwa i... Cyk, brawo. Jesteśmy. Świetnie. Co to są za... Kurczę, no.
Ten świat jest coraz dziwniejszy, nie? Czy tam można do góry? Chyba nie można, co? Chyba nie. Mega. Tu jest jakieś zejście na dół, z którego zaraz... Nie, to chyba nie ma sensu, co? Kolego, pokaż mi coś. Nie, tutaj nic, nie? Mamy... O, kamyczki, świetnie. Tam coś jest, wszystko jest powyżej, w porządku. Tylko mi nie spadnie, chłopie. Dziękuję. To już chyba trzeci, co? A ty co za jeden? On się schował tutaj. Myśli, że go nie widzę, nie? Cześć, Tess, wyjdź stamtąd. Nie wyjdzie. Okej, no to... Uruchom tego. A to ciekawe. No, coś nowego, nie? Tu się bi, świetnie. I idziemy, kolega. Teraz ci to lepiej idzie, facet. Teraz ci to lepiej idzie. Wiem, nie potrzebujemy na razie, jest ok. Nie potrzebuję, chłopak. Brawo ty. Dobrze, odpocznij trochę. Jak już tak gra twierdzi, że trzeba, to odpocznij. A my idziemy. Czekajcie, można tu echo zrobić? Można, ale niczego nie zmienia. Tam dopiero będzie echo potrzebne. Teraz wystarczy. Trzymaj się, chłopie, bo... Brawo. Brawo ty. Okej, dla pewności. I go. Brawo. No, nie rób tak. Okej, odpocznij trochę. Odpocznij, powiedziałem. Dzięki. Widzimy, że ta stamina, ta jego wytrzymałość. Zobaczcie sobie, jest pojawił się biały pasek, nie? Że on więcej nie zregeneruje tyle, ile gra tu wskazuje w tym momencie. Jest to też zrozumiałe, bo nie można mieć energii bez końca, nie? Pięknie, idź do góry. Gdzie my musimy się dostać? Tam to mnie teraz ciekawi, ale tam raczej nie będzie chyba nic dostępnego, czy nic ukrytego, co? Ale masz długie ręce, chłopie. Bardzo ładnie. Mamy to. W pierwszej kolejności idziemy tam, gdzie niby nic... Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć następne cele oraz niektóre elementy. Okej. Okay. Tu chyba mamy dalszą podróż, no to by wyglądało, bo jest... ten element, nie? Wskazujący dalszą podróż. No zobaczmy, co mamy tutaj. No to pokaż, co mi pokażesz. O, jak ładnie. I to mi się podoba. Pojedyncze i podwójne skoki pozwalają ci dostać się wyżej, bez przyczepiania się do czegokolwiek. Okej, okay, zaraz to sprawdzimy. Ale teraz mnie ciekawi, o co tutaj jest możliwość... Chyba wiem, żeby się tam dostać. I zaraz z tego skorzystamy, ale to za chwilę. Brawo. Brawo ty. A nawet nie trzeba, bo tędy teraz przejście. Okej. Okay. Jakaś jadalnia była? No to by wyglądało, co? Co to jest?
Okej, druga retrospekcja dźwiękowa ogarnięta. No faktycznie to była jadalnia, tu koledzy grali na gitarze, umilając czas posiłku. Tu nic nie ma, okej. No to zobaczmy, czy nasz kolega co teraz pokażesz. To znikło, nie? Ta informacja o tym miejscu. Czyli to nawet działa. Dwa piętra wyżej, znaczy piętro wyżej coś mamy, dwie rzeczy, ale jeszcze my nie skończyliśmy zwiedzać. Ale tutaj chyba nic nie ma, co? To kurczę, mnie ciekawi tutaj to jest zejście cały czas. Wbijamy tam na chwilę? Chodźcie, wbijmy tam na chwilę. Tu są kamienie. O właśnie, tu są kamienie. No to już wiemy, po co tam to było. Tylko jak się tam dostać, co? No i chyba wszystko, prawie wszystko jasne, co? Kolego, skąd się tutaj wziąłeś, co? Czemu się tego nie łapiesz? Złap się, świetnie. I skacz. Skacz, nie bój się. Uiii, no bardzo ładnie. Tutaj chyba nic nie ma, nie? Nie ma nic. A dobrą sprawę, po co to się tu pojawiło? Jak tam wejścia nie, tutaj nic, tutaj też nic, a nas interesuje dojście tam jakkolwiek. Bijaj do góry. Jeszcze mam jedną ciekawostkę do sprawdzenia. Czy tu wejścia chyba nie było żadnego, nie? Przynajmniej nie widziałem. Nie, to są drzwi, ale zablokowane. Déjà vu. Tu mamy ciebie, ale ty mi też nic nie dasz. Nie, nie ciebie chciałem, ciebie chciałem. No i panowie i panie, mam teraz zagwozdkę, jak się tutaj dostać. Czy wy to widzieliście? W końcu się udało, po milionie prób, w końcu udało się odbić na tyle dobrze, by tutaj się dostać. Kurczę, a ja kombinowałem jakieś przejścia, Bóg wie co. Mamy cię, idziemy w końcu dalej. Ale odkryłem jedną rzecz po drodze, tak grzebając, delikatnie mówiąc, guzikami. Patrzcie na to. Można chłopaczka przytulić. Balaś. Balaś się nazywa, czy Balasiak, Balasiek, jakoś tak. Białas. Nie no, żartuję oczywiście. My teraz co? Gdzie musimy iść? Tam. Okej. Okay. Daleko jeszcze jesteśmy. W porządku. Jak się tu dostać? To jest dobre pytanie. A ty, kolego? Dziękuję. I pyłem na ciebie. Okej. Okay. Odpocznij trochę. I można iść tam, i można iść... A czemu tu można iść? Jest tu coś ciekawego? Zerknijmy. Aby wyglądało, gdyby tam można byłoby pójść, nie? I tam też. Pytanie, który kierunek teraz jest prawidłowy?
wygląda na prawidłowy, nie? Zobacz mi tą stronę. Wiem, kolego, już zmęczony jesteś. Teraz odpoczniesz. Tutaj nic nie ma, na po co tu wchodziłem? Tam się nie dostaniemy. Tu jest tylko zejście na dół. To chyba też nam niczym nie pomoże. Dobrze, pojedziemy dalej. Skacz, nie bój się. Nie bój się, nic nie będzie. Taki uparty, nie? No w sumie może i słusznie. Nie puszczaj się. To nie ten typ gry, żeby się puszczać. Okej, może lepiej jak założymy kotwiczkę, bo to coś ryzykownie. A właśnie, a propos kotwiczki, dajemy na dół. Tak, tak, już to robię, kolego. I brawo. Teraz? Ja już widzę. Okej, odpocznij trochę. W czasie kolega nam przygotuje drogę. Okej, co my tutaj mamy? Takiej wysokości budowle, nie? I powiem wam, że im wyżej, tym robi się ciekawiej. Cześć, kolego. Mamy chyba dalszą drogę, co? Tak, zaraz do tego dojdziemy. Tu mamy jakąś informację. Wyprzedaż wyprowadzkowa. Karabinki, haczyki, muszle dźwiękowe. Do oddania lub wymiany na prowiant. Drobne naprawy, siatki, uprzęże, ściek bąbelkowy, ściek piaskowy. Wszystkie sposoby robienia na drutach. Pytać o Enia. Kupiono medalik, świecący i okrągły. Nie jest nic warty, ale smutno mi, że zginął. Nagroda dla znalazcy, ciasto. No, też dobrze. Szukam zajęcia, prace domowe, opieka nad skalniakami, opieka nad czekusiami, opieka nad dziećmi. Przyjmę każdą pracę pionową, renowacja, dekoracja, karton, gips. Karton, gips. Potrzebni ochotnicy na wyprawy w chmury. Szukamy wody i nadziei. Dołącz do nas o 12, o w 12 oktawie na farmie Becky i Alana Wyżynie. Uwaga, na gorąco. To ciekawe. Transport skalniakowy do oazy Fumerolia. Małe paczki, listy, skrzynki bez zwierząt. Okej. Okay. Czyli dzieje się, dzieje się. Cześć, ty jesteś skalniak, czy jak? Okej. Tu też mamy podobne rzeczy. A, to jest to miejsce, gdzie przed chwilą byliśmy i gdybyśmy to tu otworzyli, o właśnie, nie? To mamy skrót z tej strony. O to i chyba o to chodziło. Okej, zaraz tu wbijamy, tylko jeszcze nie skończymy się rozglądać. O, mają swoją chatkę. O, to miło. Piaciu, idę. Muszę z nimi porozmawiać. Też chcę iść na wyprawę na pustynię. Wszyscy gadają, że jestem za młoda. Mam to gdzieś. Nil idzie, a jest tylko odrobinie większy ode mnie. Poza tym jest wredny. A ja mam zostać w porcie? Zbierać śmierdzące porosty i odrabiać lekcje? Podejrzewam, że nawet czyszczenie kanału z wami byłoby fajniejsze. Chcę zobaczyć trochę świata, ale rodzice nie pozwalają mi opuścić wioski. Możesz z nimi pogadać? Proszę.
Howdy. Uwierz mi, kochana, nie byłabyś zachwycona czyszczeniem rur w wielkim zbiorniku. Nie spodoba ci się to, co teraz powiem, ale bądź cierpliwa. Masz jeszcze mnóstwo czasu, by dorosnąć. Zobaczysz, niedługo wypłyniemy na równinę. Zobacz. Ale nie mamy wyboru. Musimy słuchać twoich rodziców. Więc w międzyczasie lepiej się z nimi nie kłócić. Nie mam ochoty na wędrówkę po równinie z trzema ponurakami. Twoja ulubiona ciocia. Ciocia ma rację, młoda. Dorośnij pierw, zanim pójdziesz dalej. Niektóre wyprawy to jest stanowczo za szybko. A co mi teraz, kolego, pokażesz? Chyba to, co pokazywałeś, to już ogarnęliśmy, nie? No to by wyglądało tak, bo po nami nic nie ma. A te dwa okręgi wskazujące... Nie, tu jest coś jeszcze. Ale to chyba nie dotyczy teraz tego miejsca, co? To jest gdzieś dalej, okej. Okay. Poczytaliśmy, nie? Tak do pewności. Tak, okej. Okay. To wbijamy. Jakkolwiek to działa. Ciekawa winda, ale kurczę niebezpieczna, nie? Co tutaj? Bania Express. Nie no, Bania Express. No lepiej nazwy nie mogli wymyślić, nie? Numer 43. 9 oktaw i 1 tercja po Gison. Wstępniak. W tym wydaniu przyjrzymy się bliżej stworzeniom, od których pochodzi nazwa naszej prawie cyklicznej gazety Baniom. Bania to nie jest zwierzę akurat. Wspominaliśmy już o nich w wydaniu dotyczącym zagrożonych gatunków żyjących w tunelach oraz w edycji specjalnej zatytułowanej Mieszkańcy Wielkiego Zbiornika. Jednak jeszcze nigdy nie poświęciliśmy im całego działu. Najwyższy czas nadrobić zaległości. Najwyższy czas. Banie znane są przede wszystkim ze swojego powolnego, majestatycznego lotu. Co ciekawe, swój żywot rozpoczynają przyczepione do skał pod postacią kurczeńców. Okej. Okay. Z kurczeńców wydostają się iskierki, małe, świecące stworzonka, które w małych stadach przemierzają mroczne tunele i jaskinie. Ile oktaw potrzeba, aby iskierka przeobraziła się w banię? No czasem to jest jedna sobota, nie? Jak długo banie żyją? Do połowy kolejnego dnia. Czy ktokolwiek widział, czy bania umarła? No, to raczej nie umiera. Nasza wiedza o baniach w znacznej mierze odeszła w zapomnienie, mimo że zamieszkują wieże już od starożytności. W chwili pisania tego artykułu można uczciwie powiedzieć, że praktycznie zniknęły. Iskierki znamy jedynie z bajek. Podobno porywają niegrzeczne dzieci. A kurczeńce występują niezwykle rzadko w najbardziej odległych tunelach. Na kolejnych stronach postaramy się przedstawić wszystkie znane nam fakty na ich temat. Czy wiesz, że... Z informacji otrzymanych od hydrotechników, którzy czasami napotykają te stworzenia podczas konserwacji tuneli i którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni, wiemy, że przebywanie w pobliżu iskierek daje uczucie nieważkości. Więc lepiej bądźcie grzeczne, drogie dzieci. Miejmy nadzieję, że spadek aktywności w ostatnich cyklach da kurczeńcom, iskierkom i baniom ciszę i spokój i przestrzeń, których potrzebują do rozwoju. Ej, to mnie teraz nanosi pewną asumpcję. Jeżeli przy tych stworzeniach mamy wrażenie nieważkości, czy to nam pomoże przedostawać się w jakieś dziwne miejsca, do których moglibyśmy się normalnie do nie dostać? To byłoby interesujące, nie? Jeszcze coś? Tym oktawem świętujemy bezpieczny powrót do portu ekspedycji 34. Dowodziła nią Cori, która ponownie stawiła czoła niebezpieczeństwom poziomego świata. Z radością witamy dzieci niskiego wpływu, które powracają do nas bezcennym skarbem. Członkowie ekspedycji 34, potomkowie czcigodnych Hura, Igi i Ime, którzy jako pierwsi wyruszyli na Wielką Równinę w poszukiwaniu zaginionego oceanu, dotarli dalej niż ktokolwiek zdołał dotrzeć przed nim i po wielu nieudanych ekspedycjach odnaleźli nowe źródło. To znak nowego początku dla wielu wiosek, które czekały na swoją kolej. Od kiedy paleniska i fumerolia osiągnęły limit populacji. Gorące powitanie zorganizowane zostanie w ostępnej drzemce.
Towarzystwo byłych uczestników ekspedycji przygotowało swoje popisowe ciasto z wodorostów. O kurczę. Napoje w własnym zakresie. No i potem jest bania, nie? Cześć, kolego. Co my tutaj mamy? A z ciekawości, kolego, co mi pokażesz? A jednak ten kierunek. Dobrze, zaraz tam pójdziemy. Cześć, cześć, chłopaczku. Co tutaj ciekawego? O, dzisiaj będziemy mieli trochę czytania, widzę. Jednak historii jest sporo w tej grze. Najdroższa met. Pewnie będziesz się śmiać z tego, co powiem, ale chciałabym być czekusiem. Nic nie musisz robić, wystarczy być okrągłym, puchatym i uroczym przez całą drzemkę. No też bym chyba tak chciał. Żadnej roboty, kryzysów egzystencjonalnych, ani martwienia się o przyszłość. Byłoby mniej stresująco niż teraz. Jak muszę chodzić od drzwi do drzwi? Ale ktoś musi dostarczać starszym wodę. Poza tym, mimo że wcześniej bym w to nie uwierzyła, nawet się do nich przywiązałam. Pamiętasz starą Coco? Kazała mi wysłuchać tej jej kolekcji i jeszcze jej najpierw odkurzyć. Powiedziała, że skoro sama jest głucha jak pień, ktoś musi jej od czasu do czasu posłuchać. Jedna z muszli prawie rozpadła się w pył. Tęsknię za oceanem, tak jak my. A jak tam sprawy z twoją rodziną? Czy są wściekli? Jak nie chcesz o tym gadać, to nie mów. Nie mogę wesprzeć cię osobiście, ale wysyłam ci pomyślne fale. Nie zła jest to twoja Coco. Podziwiam cię, sama nie miałaby cierpliwości. Z rodzicami wciąż nieciekawie. Pozwolili oceanowi zniknąć, ale nie chcą się dowiedzieć, co się właściwie stało. To nie nasza odpowiedzialność i więcej od nich nie usłyszysz. Odeszli do oazy w kotłach. Chcieli do palenisk, żeby dołączyć do znajomych, ale ciężko tam o miejsce. Przynajmniej zrobiło się tu trochę spokojniej, jak się zmili. Czuję się tak lekko. Może też powinna wybrać się na wycieczkę. Czasem warto zmienić otoczenie. Ale też... Nie, myślałem... No właśnie, a dlaczego ty tutaj jesteś? Czy tu można wbić w tę dziurę? No teraz sprawdzimy. Czy to jest ta winda, o której ja myślę, że myślę? Chyba tak, nie? Ale też sobie już zobaczmy, jakbyśmy mieli pewność, zanim pójdziemy dalej, czy tu mamy wszystko ogarnięte. No tutaj, no cześć, cześć chłopaczku. O, tu coś jeszcze jest. No widzisz, bym przegapił. A nie, to czytaliśmy. Okej, okay, to znamy. Pożo. A tutaj dalej, póki co... Chyba nic. No to lecimy. To ciekawie. Czy tu można wbić? Nie, tu nic nie ma. Okej. Okay. Dobrze. W każdym razie sprawdzone. Lecimy dalej. Tam byliśmy. Tak. Tak, 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 tak. O, patrzcie, leżą szyderców. Cześć. No, skubanie, nie? Zaraz tam do was przyjdziemy jakoś. I chciałbym tam do was wbić. Zobaczyć, z czego się tak panowie naśmiewają, co? Ale chyba nie ma wejścia tam do nich. A czekajcie. Nie, to nie damy rady, nie? Za mało. Też nie. Ale nie mam głupi pomysł. Nie, nie, to nie było, to były... Nie, nie udało się. Okej, okay, idziemy dalej. Wielka muszla, znaczy odbicie muszli. Tu będzie dalsza droga. A tu jest wejście do góry, z którego za chwilę skorzystamy, bo strzałka wskazuje, że się da. Że się da, okej. Okay.
Co ty robisz, chłopie? Weź się ogarnij, no właśnie. O. Co to jest? Aha, bo ja się zablokowałem, dobra. To nie pokazuje, iść po... Aha, o to chodziło, okej. Powiem wam szczerze, próbowałem w młodości chodzić po takim delikatnie półce skalnej, ale o połowie krótszej, także sięgało tylko na część stopy. Kurczę, powiem, że człowiek nieprzygotowany to szybko traci stabilizację. Przynajmniej na początku prób. O, co tu ciekawego? Dziennik, 12 oktaw i jedna pryma po Gison. Okej, no to lecimy z tym. W normalnych okolicznościach samo zejście do niskiego pływu z mojej latarni jest dla mnie ekspedycją. Ciężko mi uwierzyć, że tam razem ma to być dopiero początek przygody. W punkcie zbiórki spotkałem Metę. Młodą kobietę z tych stron. No powiedzmy, że młodą. W każdym razie młodszą ode mnie. Jej rodzice już opuścili te strony, ale podobno jak inni ludzie w naszym wieku, ona wolała zostać. Fakt ten spowodował drobne fale niezadowolenia w starszym pokoleniu. Opuszczenie rodzinnego gniazda to nie jest prosta sprawa. Nie znam Met zbyt dobrze, ale już znalazłam coś, co mamy ze sobą wspólnego. Rosnącą przepaść między nami i naszymi rodzinami. Wydawała się uradowana moim widokiem. Po raz pierwszy w życiu po prostu zabrakło mi słów. Uśmiechałem się niezręcznie, wciąż zarumieniona od trudów podróży, związanym plecakiem i włosami sterczącymi we wszystkie strony, jak sądzę. Nieźle, Bianka. Bardzo naturalnie. Ale byłam równie szczęśliwa, co ona, że nie będę żeglowała sama. Ku mojemu zaskoczeniu dołączył do nas również stary Sol. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej zamieniliśmy ze sobą choćby jedno słowo. Czy taki stary wyga będzie potrafił dotrzymać nam kroku? Od kiedy pamiętam, Sol był zawsze tym starym pustelnikiem z góry. Kiedyś go czego bałam. Schodził czasami do portu, jak pająk opuszczający się na nici. Dla zabawy razem z innymi dzieciakami chrzczeliśmy i uciekaliśmy na jego widok. Nawet teraz kolana trochę mi się zatrzęsły, jak go zobaczyłam człapiącego w moim kierunku. Nigdy więcej do nas nie dołączył, więc wyruszyliśmy we trójkę. A nikt więcej, przepraszam. Wkrótce zdałam sobie sprawę, że moje obawy były kompletnie nieuzasadnione. Sol prowadził. Dziwna postać o zwinnych stopach spinająca się po skałach zaskakującą łatwością. Za nim idzie Met, która wręcz tryska energią. Nagle to ja czuję się stara. Oj, Bianka. Okej, mamy windę jeszcze do góry. W porządku. No i miałem nadzieję, że coś tutaj ciekawego będzie. Proszę bardzo. A nam mam nadzieję, że gra nadal pokazuje tamten kierunek. No właśnie, okej. Okay. Czyli to jest opcjonalna sprawa. No to lecimy. Okej, okay. Robi się ciekawie. No. Ale moi drodzy, to już w kolejnym odcinku wybierzemy się dalej. Bo już mam lekkie przegięcie, jeśli chodzi o długość odcinka. Trochę do wycięcia będzie, także jeszcze się dobrze umocuję. Ale wiemy, gdzie idziemy. Tam mamy najwyraźniej główny kierunek. Chociaż tam może być, kurczę... Dobrze, pierw zetniemy tam, co jest dalej. Jeśli dalej będzie ścieżka prowadziła daleko w głąb, to wracamy tutaj. A na tą chwilę dziękuję wam serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za subskrybuj, za lajku, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Hej!